Witamy na Wydziale Nauk Społecznych. Nasz kampus mieści się przy ulicy Koszarowej. Serdecznie zapraszamy. Podczas drzwi otwartych chcemy zachęcić uczniów szkół średnich do studiowania na naszym wydziale, na którym staramy się patrzeć na świat z różnych perspektyw: filozoficznej, socjologicznej, politologicznej. Nasz wydział jest bardzo zróżnicowanym środowiskiem. Studiują tu osoby z wielu krajów, wielu kultur, a więc możemy również brać pod uwagę możliwość takiego rozwoju w kontakcie z innymi ludźmi właśnie w tym wymiarze wielokulturowym. To jest jedna z naszych auli. Dzisiaj mamy tutaj drzwi otwarte, ale zwykle odbywają się tu wykłady. O, właśnie teraz, w tej auli, dr Anna Cichecka z Instytutu Socjologii prowadzi wykład na temat socjologii stosunków międzynarodowych. No właśnie ten temat. Kiedy powstało ONZ, pojawiły się pierwsze głosy, które mówiły, że relacje międzynarodowe czy stosunki międzynarodowe układane tylko i wyłącznie przez państwa narodowe nie funkcjonują sprawnie. Zazwyczaj w tym miejscu mamy po prostu zajęcia, a dzisiaj posiedzenie, symulacja posiedzenia Rady Europejskiej, którą przygotowało moje koło Projekt Europa. Zobaczmy. Potrzebujemy po dwie osoby do każdego zespołu. My oczywiście Wam będziemy pomagać, ale potrzebujemy też Waszej pomocy i Waszego udziału. Nie musicie aż tak bardzo ogarniać, co się dzieje, my Wam pomożemy, będziemy Wam dostarczać informacje, a Wy nam będziecie pomagać później, jakie decyzje powinniśmy podejmować. Co wspólnego ma socjologia z pocałunkami? Spróbujemy się tego dowiedzieć od kół naukowych z Instytutu Socjologii. Jedno z nich nazywa się KIS. Przypadek? Przedstawiciele naszych kół, czy studenci, oni wszystko poprowadzą, słuchajcie. W zasadzie u nas jest tak super, że wykładowcy w ogóle już mogą nie przychodzić do pracy. Stoimy właśnie przed drzwiami sali, która nazywa się Magdalenka. Jest to sala znajdująca się w Instytucie Politologii. Jedna z najbardziej interesujących, ciekawych, jeżeli chodzi o wystrój sal w naszym wydziale. Odbywa się tam właśnie wykład na temat filozofii amerykańskiej, prowadzony przez profesora Kramera i doktoranta Samuela Maruszewskiego. Szanowni Państwo, drodzy przyszli studenci Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Dziś ci spośród Was, którzy przyszli na moje warsztaty, mogli się przekonać, jak wszechotaczające są fake newsy i manipulacje medialne, a ci, którzy nie mieli tego szczęścia, zapraszam na nasze studia, m.in. do Katedry Studiów Europejskich. Na Wydziale Nauk Społecznych oferujemy kilkanaście kierunków, w tym m.in. socjologię, filozofię i etykę, bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe, stosunki międzynarodowe, politologię, dyplomację europejską, a jednocześnie oferujemy studia w języku angielskim. Między innymi jest możliwość studiowania stosunków międzynarodowych i politologii. Hejka! Siemka! Jesteśmy studentkami pierwszego roku zarządzania projektami społecznymi oraz członkiniami Koła Naukowego Zarządzanie Projektami Społecznymi. Na naszym kierunku nabywamy umiejętności, które pozwalają nam funkcjonować na rynku pracy. Uczymy się na nim kreatywności, wrażliwości na problemy społeczne oraz tego, jak im przeciwdziałać. Dlaczego WNS? Zawsze lubiłem nauki o ludziach, zawsze lubiłem poznawać ich i zawsze byłem ciekaw, jak funkcjonuje społeczeństwo, a tutaj właśnie na tym wydziale znajduję na to odpowiedzi. To wydział, na którym bardzo dużo zdobyłam wiedzy, doświadczenia zawodowego, a także poznałam mnóstwo przyjaciół i znajomych. Pośród tego wszystkiego, pewnego rodzaju ukoronowaniem, moim zdaniem zebraniem tego, jest właśnie filozofia, którą odnajdujemy we wszystkich tych dziedzinach, jeżeli będziemy próbować bardziej się w nie zagłębiać. Współpracujemy z wieloma instytucjami i organizacjami, między innymi z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej oraz Stowarzyszeniem Projekt Akademia. Aktualnie można u nas zobaczyć wystawę Plakat Czasu Wojennego. Kreatywność artystów, przede wszystkim mam wrażenie ukraińskich, być może także polskich, przedstawiających różne aspekty. Tutaj znajduje się nasza biblioteka i czytelnia, z której bardzo chętnie korzystają studenci międzynarodowi. Jeżeli byście chcieli przyjść sobie, nie tylko się pouczyć, ale pospać, to jak najbardziej to jest bardzo fajne miejsce. Nadmienię jedną rzecz, że Państwo mogą skorzystać z tej biblioteki, przynajmniej z czytelni, nie będąc studentami Uniwersytetu Wrocławskiego, czyli na przykład nawet teraz. Jeżeli jest jakaś kwestia paląca studenta i nie wie, jak sobie z nią poradzić, to ja jestem właśnie tą osobą,
która może nie rozwiąże wszystkich problemów, ale powie, gdzie się skierować. Oprócz tego Welcome Center to również miejsce spotkań międzynarodowych i integracji. Dzisiaj w ramach Drzwi Otwartych mamy Speaking Club, podczas którego studenci szlifują języki obce. Podczas dzisiejszych Drzwi Otwartych na Wydziale Nauk Społecznych uczniowie mieli możliwość wzięcia udziału w panelach dyskusyjnych, w warsztatach, w mini wykładach oraz w zajęciach językowych. Daliśmy im możliwość porozmawiania w kilkunastu językach świata. Ta nasza dzisiejsza oferta to jest tak naprawdę w takiej miniaturce coś, co oferujemy studentom na co dzień, na wszystkich kierunkach na Wydziale Nauk Społecznych.